To jest Paul, a dzisiaj adaptowałem go. Dostał suba i lajka i oglądałem do końca, zobaczyć jak to wszystko się potoczyło. Cześć sobie! Gdzie sobie jeżdżę? Pomieszczę mam audicą. Rafi przejeżdża obok domu dziecka i widzi w oknie Paul. Czekajcie widzowie, muszę chwilę stanąć. Rafi podchodzi pod dom dziecka. Wow, ale ten Paul jest słodki. Może wejdę do środka. Dzień dobry. Czy chcę pan adoptować? Tak, ale ty jesteś słodziutki. A co to znaczy? Później ci się wytłumaczę. Poczekaj chwilę. Pójdę do twojej kochaczyni, aby cię adoptować. Mówi się adoptować. Ech. Rafi i Paul są już w domu. Witaj w moim domu. Podoba ci się? Tak, a ja jestem głodny. A co lubisz jeść? Lubię jeść brokuły. Dobrze, już po niej idę. Olipka, nie mam już brokułów. Musimy pójść do sklepu. Dobrze, a to prawda, że jeszcze są zabawki? Tak, jeśli chcesz, mogę ci jakąś kupić. Tak! Rafi i Paul są już w sklepie. Dobrze, biorę brokułki. Jaką też zabawkę, Paul? Ciem o tego misia. Dobrze, kupię ci go. Jej! Rafi i Paul są już w domu. Jak znaleźć tego misia? Rafi. Och, okej. To bardzo ładne imię. Wiem. Dobra, Paul, robi się późno. Idź umyć ząbki i spać. A ja nie mam szczoteczki. Okno tak. Jutro kupię ją, a teraz idź spać. Dobrze. Rafi jest w łóżku, ale nie może zasnąć. Chyba nigdy nie zasnę. Ej, ty na dół, zawsze chcę lecieć telewizji. Uwaga! Musimy przerwać wam seans z powodu ważnego komunikatu. Bank i kilka domów zostały okradzione. Należy zamknąć drzwi na klucz i spać z otwartymi oczami. Dobranoc. Olipka, muszę zobaczyć, czy nic nie zostało skradzione. Wygląda na to, że nic nie zostało. Ale zaraz, czy wszystko dobrze z Paul? Rafi biegnie do pokoju Paul, ale go tam nie zastaje. O nie, gdzie Paul? Chyba kupowano! Nagle do domu wchodzi Paul z pieniędzmi. Ja się zrobię, będziemy bogaci. Paul, to tu jakiś bank do domy? Nie. Do domu nagle wbiega policja. Policja z tej strony. Przykro mi, słodziaku, ale jesteś aresztowany. A jest to nie moja wina. Co? To nieprawda. Nie wierzę. Śledziłem cię i doskonale wiem, że to ty nawywijałeś. Och, to dobrze. Ale gdy skończę wyrok, to się zemście. Tak, tak, jasne. Proszę pana, a może da pan mu szansę? To przecież tylko dzieciak. No w sumie racja, jesteś wolny, Paul. Parę dni później... Nie warto, bo mu dać szansę.